Dobrze, no to jeszcze zrobimy do chwili. Podpisaliśmy. Może zaczniemy od tego, że ja to poparafuję. To co się zaparafować. Kontrakt, jak widzicie, jest zawodowy, bo jest dosyć długi. No, najważniejszy podpis jest tutaj. OK. I jeszcze chyba tutaj, OK. Dobrze. Z agentem. Zastwa. Oficjalnie. Davida pytanie panią poproszę o przetłumaczenie, bo David nie jeździł z zespołem na wiele meczów. Jak on widzi generalnie polską koszykówkę i Zastal na tle tej ligi? I czy widzi siebie jako pierwszego centra w tej chwili w Polsce? Is a very good league. Playing in Bulgaria last year, there was only one dominant team in Lukoil, and the rest of the league was so-so. And here, every single team is, you know, you have Aseko, and then the rest of the teams are competing against each other every single night, which is a very good team. And so far, the Polish players so far here have been great. I'm excited to get this started, to, you know, play with my brother. Or play alongside him, or, you know, subbing for him, whatever the coaches need from me. I'm looking forward to playing. Jeżeli chodzi o pierwszą ligę, naszą polską ligę, oceniam bardzo pozytywnie. W zeszłym roku grał w lidze bułgarskiej, w której jest jeden dominujący zespół, natomiast reszta jest, no, powiedzmy, na takim średnim poziomie. Natomiast nasza liga jest dosyć wyrównana, jest Aseko, natomiast reszta drużyn jak najbardziej też trzyma dosyć wysoki poziom. Jest bardzo zadowolony z współpracy z resztą zawodników i cieszy się na to, że będzie grał ze swoim bratem. Pierwszy center, tak? On się nastawia na to, że jest teraz pierwszym centrem. Czuje się już takim piątką numer jeden? That's not my decision. Coach's decision, of course, so whatever he decides, I go along with it. He's the coach, I'm the player, so whatever he decides, I can come off the bench or I can start, whatever he needs. No, nie jest to decyzja Davida, jest to decyzja trenera, także jeżeli trener zadecyduje, że będzie pierwszą piątką, to będzie, jest na to gotowy i na pewno czeka na mecze.